Ostatnio mała burza w Sejmie, w ruchu Palikota lekkie zmiany. Czy wasz lider nie poszedł troszeczkę za daleko, bo niejako skonfrontował się tutaj ze środowiskami feministycznymi, które jednak stanowiły silny trzon tego ugrupowania? No ja muszę bronić tutaj Janusza Palikota. Jeżeli chodzi o Wandę Nowicką, sytuacja była bardzo poważna. Zastanawialiśmy się wcześniej, czy Wandę Nowickiej nie usunąć za to, że nie była lojalna wobec nas, członków ruchu Palikota, klubu poselskiego i samego przewodniczącego. Trzy razy zostaliśmy przez Wandę oszukani. No i stąd ta decyzja o cofnięciu rekomendacji jako marszałkini Wandzie Nowickiej. Jutro spotyka się klub poselski, jutro jestem również w Warszawie. O 14.30 będziemy rozmawiali o tym, czy Wanda Nowicka powinna nadal zostać w klubie, czy powinna zostać usunięta. No ja stoję na stanowisku, że za okłamywanie nie tylko nas, ale wyborców, a pamiętajmy, że szliśmy do Sejmu z postulatami stop obłudzie, nie idziemy po pieniądze, nie idziemy dla stanowisk. No Wanda Nowicka tutaj wyłamała się, niestety wyraźnie okazuje się i widać to ewidentnie, że Wanda Nowicka jest dla stanowiska, dla pieniędzy, dla funkcji, więc no ja jestem za tym, żeby została odwołana z klubu. Ma tutaj dosyć specyficzny sojusz, że tak powiem, w Sejmie się zawiązał. Wszyscy przeciwko ruchowi Palikota, prawda? Dosyć nietypowe. No nie ma się co dziwić. Jesteśmy jedyną partią, która przyszła do polityki, chcąc burzyć polityczny beton. Tutaj okazuje się, że ten polityczny beton zostaje okoniem przeciwko nam. No nie dziwię się temu. To normalny obrót sprawy, więc tylko zastanawiam się, dlaczego Wanda Nowicka idzie tym nurtem i daje manipulować sobą, bo to jest swego rodzaju manipulacja, nie tylko moim zdaniem, ale również takie jest zdanie wszystkich moich kolegów z klubu i przewodniczącego. A muszę przyznać, że faktycznie nie mamy jakiejś dyscypliny partyjnej nad odwoływaniem naszych kolegów ewentualnym, więc dyscypliny nie będzie, ale jestem przekonany jednak, że wszyscy będą głosowali za tym, żeby Wandę Nowicką jednak z klubu odwołać. No, sprawy zaszły już daleko, ale może jednak jest jakieś jeszcze jakaś szansa porozumienia. Znaczy, spotykaliśmy się ostatnio z Wandą na posiedzeniu klubu. Wanda powiedziała, że nie chciałaby zostać odwołana z ruchu Palikota, chciałaby nadal zostać członkiem naszego klubu poselskiego, chciałaby współpracować z nami. Liczymy też, że jutro przedstawi ewentualnie jakąś możliwość współpracy, powie, co chciałaby robić. Zobaczymy, jak sprawy się potoczą, no ja jestem przekonany jednak mimo wszystko, że Wandy na tym spotkaniu klubu nie będzie, że nie przybędzie na to spotkanie i będziemy zmuszeni jednak do zrobienia tego, co powinniśmy zrobić, czyli odwołania. Sądując różne wypowiedzi, prawdopodobnie zostanie odwołana, ale jeżeli nie, to demokracja wygra? To znaczy, jeżeli nie zostanie odwołana i przedstawi nam możliwość współpracy, przedstawi projekt jakiś współpracowania z nami, z klubem poselskim i działania na rzecz swoich wyborców, jak i naszych oczywiście, no to jak najbardziej my jesteśmy skłonni do współpracy. Natomiast znając przebieg wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia dotychczas, no w mojej opinii Wanda nie pojawi się na tym spotkaniu, nie przedstawi żadnego projektu na współpracę z nami, więc no nie będzie właściwie wyjścia, żeby postąpić inaczej niż ją odwołać.